Hello, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku analizy procesów myślowych hardstuckow. Dzisiaj jest to pierwszy procesowy odcinek, w którym sobie omówimy, czym się charakteryzuje gatunek homo sapiens autogazus. Według mnie jest to najistniejszy gatunek tutaj na liście. Oczywiście homo sapiens autogazus możemy sklasyfikować na różne typy, bo oczywiście nie wszyscy go nie wolą, ale wszystkich tutaj na pewno łączy jedno, czyli autogaz. Jaki ten autogaz może być? Może to być autogaz indywidualny, autogaz zbiorowy. Najczęściej autogaz indywidualny następuje wskutek tutaj, ktoś nie wie, że jest autogazem, natomiast autogaz zbiorowy, że jest to szerzenie autogazu i w rezultacie autogazu zbiorowego wychodzi jeszcze większy wspólny autogaz. Tym celem takich zgromadzeń jest chyba stworzenie coraz większego autogazu. Tutaj do takich wniosków doszedłem, ale najpierw przeszliśmy na tym, skąd się tutaj wzięły te autogazy na tym liście. No, jak jeszcze w sezonie 8 było normalnie, żaden bot tam cała... Z tego co pamiętam, to nie. Bo poziom był dosyć distant na zwrotnym challengerze w sezonie 8. Natomiast w nagłym przeskoku na sezon 9, wtedy kiedy Riot dodał autogazu z klasy, tam do GM-a, bo oni tam zrobili tak, że wszyscy z tymi powyżej mastera ściągnęli do mastera. I z tego co pamiętam, to tam bardzo niewiele minut trzeba było zrobić, jak coś mi na przykład pojedno, żeby być w tym masterze. No trzeba mi mała sercuska na myśli. I wtedy, kiedy się takiego autogaza dobrało do gry, to robił 0,10. I takie same sytuacje są, były w sezonie 9, gdzie dobrało na przykład autogaza, znaczy jeszcze tutaj mówię na przykład o mi w sezonie, gdzie dobrało autogaza z mastera na gracza, co miał jeszcze tarczona w estocie. Tylko że takich graczy było coraz mniej, bo najwięcej osób zrezygnowało z gry, licząc od gry, czy z gry na liście pod koniec sezonu 8. Też planowałem taką rezygnację, no ale niestety wcześniej tam jakieś konto zostało i tam wiadomo. No ale to też definitywnie się na ten serwer nie loguje. Mimo że już w sezonie 9 tak mówiłem, znaczy pod koniec sezonu 9, że w 10 już na pewno nie będziecie opłacał tam logować, no ale niestety tam też jakieś konto zostały, bo tam jakieś dziwne sytuacje doprowadziły, ale my nie mniej to o tym, bo to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, skąd homo sapiens autogazus mógł tutaj wydobyć się? No przede wszystkim szerzenie wspólnego autogazu. No taki wspólny autogaz też najczęściej tutaj też w sumie przez ileś tysięcy krajów i obniżenie poziomu, to tutaj mam najczęściej na myśli, no najczęściej tymi autogazami są jakieś osoby, tak chodzimy, widzimy, że autogaz, chodzimy tam na OPGG i widzimy, że tam nie wiem, S3, S4, tak chyba mało powodzi, tak? Są też takie autogazy, które cały czas są przez niego patrzymy i nagle tam D1 właśnie w tym sezonie 9 na początku, wtedy kiedy Riot tam zniszczył ten MMM. No bo cechą dominującą homo sapiens autogazus jest to na pewno szerzenie autogazu. No i jeśli tutaj mówimy o autogazach indywidualnych, to to są jeszcze przypadki, które tutaj jesteśmy w stanie coś tam uwalić. Najczęściej autogazy indywidualne się nawet nie skupiają na tym, że są autogazami, czy tam serwierkę bez przyczyny. No raczej autogazy indywidualne nawet nie wiem, czy istnieją, czy sprzedane, bo najczęściej to są osoby, które no nie będą autogazami, bo najczęściej ktoś ich przekona do czegoś tam normalnego. No. A jeśli to są autogazy zbiorowe, to oni tylko tam się nakręcają i tworzą jeszcze większy gazu. Jak popatrzymy jeszcze tutaj na te protesty, tutaj na głosowanie, różne partie polityczne, najczęściej jest to przez dane grupy autogazów. Także tutaj sytuacja z tym autogazem jest dosyć niejasna, ale wydaje mi się, że chyba w odcinku 17 już tutaj zostało odpowiednio przewidziane, że to tytuł odcinka to był psyczny kraj najgłośniej. No tutaj jest to niewątpliwe, tutaj niestety nasze nasi czworonośni kumple tutaj dominują w tym, że mamy autogazy, dominują w autogazie.
chodzi o moje przewidywania na przyszły sezon, to raczej one nie są pozytywne. No, myślę, że serwer już tak zaczął umierać z wartością. To było gwałtowne umieranie, a bez gier jeszcze już totalnie umarł, a bez 10 już tak naprawdę nie było sensu gry. Bez 11 może zacząć grać w sierpniu, podkreślam słowo może, zobaczę tam, kto jest na liderze, bo niestety wiele osób zniknęło od sezonu 8. Ale tutaj jeszcze raz wracając, no, według mnie największymi problemami to jest, że w nocy są intrajdy. Co wcześniej tych intrajdów po ogóle nie było, ale ostatnie miesiące są. Są to stare leczki, są migracje, także jak ktoś niestety ma tego czasu na grę, w takich momentach to niestety musi się z tym liczyć. Także myślę, że nie ma tutaj dalej sensu. No, tam jest dłuższy trail, to jest najmniejszy problem. W sezonie 9 największym problemem były autogazy, co właśnie miały platynę i zagrały dobrze placementy i miały masę. Pamiętam, pamiętam. Bardzo dużo tutaj odcinków się pojawiło o autogazach w Grandmasterze i w Challengerze. To tam on mówi o nich w sezonie rezerwy, w sezonie 9. No tak naprawdę, że serwero tutaj o tym mówi. No tak, każdy na pewno jest świadomy problemu, jaki wtedy był. Co zabawnicze, właśnie w tym sezonie ten problem nie był aż tak chyba widoczny. Zależy od której strony by się tego tematu podjąć, ale wydaje mi się, że nie było aż tak dużej różnicy, bo z autogazy, które tam zrobiły, jeszcze są kraniacie, tam spadły do jakiegoś tam niższego, jeszcze potem nie były widoczne i też to, że była taka różnica w sezonie 9, wynikała z tego, że było też więcej też jeszcze graczy w tym challengerze, takich, którzy zawsze tego challengera mieli. Także skoro oni ubyli, to jednoznacznie wynika z tego to, że też było mniej takich przypadków widocznych, że jest na przykład jakieś wygranie z czy tam coś w tym stylu. To lista autografów tutaj zostanie póki co. Ale tutaj nawet będziemy się zastanawiać nad tematami, jak jest taki autograf. Wydaje mi się, że tutaj może być bardzo duży problem. To chyba amerykańscy naukowcy będą musieli się zająć tym tematem. No, ale wydaje mi się, że autograf jest chyba nieuleczalny. Może to być tutaj spowodowane, coś jakoś tam przycisane chromosomy, to jest to no to nie jest. To jest coś innego. No, ale nawet nie wiadomo, czy jest tak naprawdę ten autograf. I skąd w ogóle się wychodzi homostatus autogazus? Myślę, że oficjalnie tutaj można mówić, że w roku 2018 wydaje mi się, że to są te osoby, które się tam pojawiały pod różnymi pseudonimami, typu Ejpy,